będzie otwarte i tu schodzimy tak jak wtedy. Okej? Okay? I tu zostajecie. Od której nogi zaczynamy? Od zewnętrznej. Od zewnętrznej. Macie się prawa, tak? Ja nie byłam na żadnej próbie. Ale nie trzeba było, bo myśmy stwierdzili, że jesteście wyśmienici, co robi. Przepraszam. Czy jakąś piruetkę nam pokażę, jakieś zawirowanie palcem czy coś takiego? To wtedy będziemy wiedzieć, kiedy jest piruet. Ja was zatrzymuję. Ale kiedy jest piruet? Jaki piruet? No ten, co obrotu. No to ona jest. No ale moja nie. Jak pierwsza figura, jak chodzi się dwoma kolumnami. XXVIII Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie. Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych. Szanowną panią dyrektor Ewelinę Jankowską, panią wicedyrektor Wioletę Osowską, panią wicedyrektor Anetę Kulczak. Pragnę powitać bardzo gorąco wszystkich wychowawców klas maturalnych, szanowne grono pedagogiczne, przybyłych gości, osoby towarzyszące, rodziców oraz was, kochani uczniowie, gospodarzy dzisiejszego balu. Spotkaliśmy się dzisiaj w ten wyjątkowy, piękny, zimowy wieczór, aby na symboliczne 100 dni przed maturą zakosztować wspólnej zabawy, oddać się rozrywce i nie myśleć o tym, co was czeka za 4 miesiące. A teraz rozpoczynamy najważniejszy punkt dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, poloneza czas zacząć. W pierwszej parze pani dyrektor zespołu szkół nr 79 Ewelina Jankowska z panem profesorem Rafałem Sołoduchą. W drugiej parze pani dyrektor, wychowawca klasy trzeciej, a pani Beata Kośka z ojcem profesorem Wojciechem Garbatem. W trzeciej parze pani wychowawczyni klasy trzeciej D, Grażynka Czerniakowska, wraz z uczniem Szymonem Augustyniakiem, uczniem klasy trzeciej E. Czwarta para to pani dyrektor Aneta Kulczak razem z wychowawcą klasy trzeciej E, panem Wojciechem Dąbrowskim. Thank you.
ślicznie dziękujemy za przepięknego poloneza. A teraz oddaję głos pani dyrektor Ewelinie Jankowskiej. Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam wszystkich zaproszonych gości. Bardzo serdecznie witam rodziców, moich kolegów i koleżanki nauczycieli. Ale przede wszystkim, proszę Państwa, bardzo serdecznie witam dzisiejszego wieczoru naszych jeszcze uczniów, tegorocznych maturzystów. Dobry wieczór. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za tego przepięknego poloneza. Myślę, że ogromne podziękowania również należą się pani Grażynie Czerniakowskiej, nauczycielom wychowania fizycznego. Pani Grażyno. Bardzo dziękujemy za przygotowanie tak wspaniałego widowiska i myślę, że ten taniec będzie niezapomnianym tańcem dla Was do końca życia. Proszę Państwa, myślę, że nie jesteście dzisiaj skłonni słuchać długich mów, bo myślę, że też nie jest ku temu pora. Do matury zostało 115 dni, ale dziś nie pora myśleć o zdawaniu tego egzaminu. Dziś nie pora liczyć prawdopodobieństwo zdania tego egzaminu. Dzisiaj, proszę Państwa, jest pora bawić się i życzę Państwu szalonej, udanej, szampańskiej zabawy do białego rana. Życzę Państwu oczywiście też wspaniale zdanego tego egzaminu, który Was niedługo czeka. I myślę, że bal studniówkowy 38. Liceum imienia Stanisława Kostki Potockiego uważam za otwarty. Dziękujemy bardzo pani dyrektor. Proszę teraz o zabranie głosu przedstawicieli klas maturalnych, uczniów klasy 3 D, Dorotkę Piątkowską i Tomasza Krzyżowskiego. W imieniu klas trzecich serdecznie witamy dyrekcję szkoły, nauczycieli, wychowawców, naszych kochanych rodziców i wszystkich zaproszonych gości. Przystępujemy do najważniejszego egzaminu w naszym życiu, zwanego egzaminem dojrzałości. Dojrzałości. Przed nami oczywiście matura. Na ten wieczór czekaliśmy 3 lata. Symbolicznie dzieli nas tylko 100 dni od egzaminu. Studniówka to początek przedmaturalnej wędrówki. Dziś nie ma przed nami żadnej przepaści. Jest magia i ruchliwa atmosfera studniówkowego wieczoru. Jesteśmy my i nasi nauczyciele, którzy przestali być zwyczajni i stali się niezwykli, bo zechcieli skorzystać z zaproszenia do wspólnej zabawy. Drodzy nauczyciele, chcielibyśmy z całego serca podziękować za każdą porcję wiedzy, którą nam przekazaliście, za cierpliwość, ciepły uśmiech i za stworzenie rodzinnej atmosfery. W sposób szczególny dziękujemy naszym wychowawcom, którzy opiekowali się nami od samego początku, pokazując właściwe rozwiązania, otwierając umysły i przygotowując nas do dorosłości. Ten bal nie odbyłby się, gdyby nie nasi rodzice, którym za organizację studniówki gorąco dziękujemy. Niebywałość tego wieczoru sprawia, że wszyscy czujemy się wzruszeni. Jestem przekonana, że będziemy bawić się do białego rana w miłej, serdecznej i kulturalnej atmosferze. Szanowne grono pedagogiczne, prosimy o przyjęcie skromnych upominków przygotowanych przez nas. Dziękujemy.
Idziemy tańczyć! Raczej tak. Już nie musicie poloneza, za którego naprawdę też wam bardzo dziękuję, moi mili. Dziękuję. Brawo, naprawdę jeszcze raz. Już. I powiem wam, że tak mało prób poloneza nigdy jeszcze nie widziałam, a tak pięknie wyszedł. Także super dla was, brawa jeszcze raz. Idziemy się bawić.